gdyby można cofnąć czas, wróciłbym do chwili, kiedy pierwszy w życiu raz zobaczyłem cię. Zrozumiałem wtedy, że smutki się skończyły. Uśmiechnęłaś do mnie się jak pogodny dzień. Dziś mów na niebie więcej, lecz tak samo wiem. Wciąż jasne twoje serce, jak pogodny dzień. Dziś mów na niebie więcej, lecz tak samo wiem. Wciąż jasne twoje serce, jak pogodny, jak pogodny, jak pogodny dzień. Te dni, kolor twej sukienki, jeszcze ciągle w sercu brzmi twój wesoły głos. Nie zapomnę nigdy już ciepła twojej ręki. Wciąż dziękuję za ten cud, że nas złączył los. Dziś mów na niebie więcej, lecz tak samo. Jasne twoje serce, jak pogodny dzień. Dziś mów na niebie więcej, lecz tak samo wiem. Wciąż jasne twoje serce, jak pogodny, jak pogodny, jak pogodny dzień. Mów na niebie więcej, lecz tak samo wiem. Wciąż jasne twoje serce, jak pogodny dzień. Dziś mów na niebie więcej, lecz tak samo wiem. Wciąż jasne twoje serce, jak pogodny, jak pogodny, jak pogodny dzień. Cienie gór i brzegi dnia, żeby spotkać innych nas, nas sprzed wielu lat. Wśród zgubionych dni tego chłopca, którym byłem ja, szczęśliwe sny. Znasz jej dawne łzy. Dokąd mam pójść, którą z dróg? Chcę odnaleźć ciszę twoich rąk i usłyszeć echo słów. Znów uwierzyć, że gdzieś są dni sprzed wielu lat. Najpiękniejsze dni. Tamten chłopak, którym byłem ja, szczęśliwe sny. Ta dziewczyna, którą dobrze znasz, jej dawne łzy. Dróg rozstajny, odszedł czar. Już nadchodzi dzień, rozsmuż się i spojrzyj w dal. Może tam jest nowy dzień, dzień wolny jak ten. Co wpędzić się?
jestem ja, a obok ty. I ten chłopak, którym jestem ja, a obok ty. Tym razem ze mną gwiazda, zespół Imperium, Irek Korolczuk i Mirosław Krzysztopa. Witajcie. Cześć, witamy. Cześć, witamy was serdecznie. Kochani, jakie wrażenia po koncercie? Bo widziałam, że koncert był nietypowy, wykonanie akustyczne na dwa głosy, dwie gitary i piękna kobieta z tyłu, twoja żona, grająca na oboju. Tak, właśnie to był taki pierwszy nasz występ, trochę eksperymentalny, ale mi się wydaje, że wyszło nieźle. No zresztą reakcja publiczności była taka, że można było poznać, że chyba się też podobało. A tutaj widzę nowy zakup. Dobrze myślę? Tak, tak. To jest nowy sprzęt. Firma nazywa się tak jak wokalista grupy The Doors. Morrison. No, zdaje egzamin. Kochana gitarka, także cieszę się z niej. Tak, i w ogóle cieszę się, że zrealizowaliśmy ten pomysł, wiesz, Unplugged, bo to jest kolejny jakiś tam, kolejne doświadczenie naszego zespołu. Koncert zrobił na mnie niesamowite wrażenie, ale kochani, zebraliśmy się tutaj w szczytnym celu, prawda? Znaliście osobiście profesora. Jakim był człowiekiem? No, to był ciepły, taki prawdziwy człowiek, który niejedno w życiu przeżył, umiał wspaniale o tym opowiadać. Poza tym, no, te swoje doświadczenia tak wraz ze zdobytą taką, no, empatią ogromną przenosił na swoich uczniów i na całe otoczenie, także wszyscy, którzy go znali, którzy się o niego nawet, tak, że tak brzydko powiem, otarli, to wspominają go bardzo dobrze. No, Irek był chyba uczniem profesora, bo uczył się na oboju. Ja uczyłem się w sąsiedniej klasie, w klasie klarnetu, ale to było za ścianą tuż. Ale ponieważ żona uczyła się u profesora Łukaszewicza na oboju, więc profesora znałem osobiście, był takim, no, przyjacielem rodzinnym. A ty, Irku, tak, to był bardzo ciepły człowiek, tak można powiedzieć. Bardzo mile go wspominam, sympatyczny, nigdy nie podnosił głosu. Pamiętam, jak statkiem dorożką razem się uczyliśmy i zaczęliśmy grać pierwsze duety i one tak sobie wychodziły i my parskaliśmy śmiechem, to on zamiast się denerwować wyszedł, żeby nas nie obstawiać. Ale w ogóle, no, rowerzysta przede wszystkim. To znany był z tego. Kochani, jakiś czas temu ukazał się teledysk do waszej flagowej piosenki Żółte Tulipany. Dlaczego tak długo kazaliście czekać na ten klip? Słuchaj, po prostu przyszło nam do głowy teraz, żeby odświeżyć te stare przeboje. Pewnie zrobimy teledyski do kilku innych tych znanych sprzed lat naszych przebojów. No to najpierw były Żółte Tulipany, taki pierwszy przebój. No to zrobiliśmy teledysk, wyszło fajnie i pewnie pójdziemy dalej. Wiesz, zawsze z odnawianiem starych utworów wiąże się pewne ryzyko, bo przeważnie utarło się, że wszystkim bardziej podobają się te pierwsze wersje utworów, piosenek. I to jest zawsze takie ryzykowne, prawda? Że czy wydać, czy nie wydać. Każdy się zastanawia, waha się, ale my to zrobiliśmy. Zwłaszcza, że nigdy nie było wcześniej teledysku do tej piosenki. Ta piosenka była promowana z nagraniami z koncertu. Kiedyś w Teleekspresie się ukazało takie nagranie Żółtych Tulipanów gdzieś tam z klubu tanecznego i to było wszystko. Powiedz, tak? Jeszcze jedno, chciałem dodać,
jak ogląda się na YouTube, bardzo dobra oglądalność jest tego i komentarze są takie, że dziwią się ludzie i jednocześnie cieszą bardzo, że potrafiliśmy zachować klimat lat 90., ale brzmi to nowocześnie. To w tę stronę będziemy szli, tym bardziej, że ogólnie się mówi, że jest powrót do lat 90. Wiesz, że w tę stronę firmy fonograficzne też o tym mówią, na przykład Greensar, że będą wracać do tego. No bo to były najlepsze lata, prawda? Dla muzyki. Wiesz, to był początek disco polo, prawda, która się najpierw muzyką chodnikową nazywała. To było takie, wiesz, powrót do jakiejś takiej naszej rodzimej muzyki, prawda? Chyba Polacy przez wiele lat tęsknili do czegoś takiego, że po prostu, żeby mogli śpiewać bez żenady swoje, takie piosenki, które im w duszy grają, więc wróciło to jeszcze parę lat temu jakoś tak mocniej. Chyba telewizje też uwierzyły w to, media, że można promować tą muzykę, no i dobrze. Zdradzicie jakieś... Co będziecie robić teraz w tym nowym roku? Jakieś plany, koncerty, nowe utwory? Bardzo dobrze się zapowiada rok. Już jest spore zainteresowanie. A jeśli chodzi o następne utwory, to tak jak Mirek mówił, będziemy odświeżać pewne nasze kompozycje, nasze piosenki. Bardzo możliwe, że taka ballada zaistnieje, przegrałaś, bo jest do potrzebowania w Stanach, na przykład jak byliśmy, to tam szczególnie byli zainteresowani tą piosenką. A jeszcze odnośnie tego grania akustycznego, to może być właśnie też bardzo ciekawe, że może jeszcze zespół Klasyk na przykład dołączy do tego, bo oni będą mogli. Jeszcze inne zespoły. Zenek ma teraz zespół na bardzo wysokim poziomie, zresztą chłopaki z Białegostoku. I to naprawdę bardzo dobrze jest opracowane. Chyba słyszałaś to, prawda? Także może w tę stronę, zawsze to coś innego i myślę, że interesującego. Spójrz, dzień w oddali właśnie kończy się, kochana, żółte tulipany. Mi dajesz roześmiana, mówisz, że tak musi być i nie chcesz ode mnie nic. Żółte tulipany. Co takiego? Żółte tulipany. No właśnie, gramy na zero. Żółte tulipany z Gastomyrstania chcą, byś mi je dała, lecz nie mówię nic. Chcę, byś zapomniała, lecz nie mówią nic, lecz nie mówią nic. Żółte tulipany z Gastomyrstania, chcę, byś odjechała, lecz nie mówią nic, lecz nie mówią nic, lecz nie mówią nic. Odjechałaś mała, zostawiłaś tulipany. O naszej miłości zostały mi tylko plany. Czemu więc tak musi być? Nie powiedziałaś mi nic. Żółte tulipany. Teraz no właśnie. Żółte tulipany. I razem kochani. Żółte tulipany z Gastomyrstania.
zapomniała. Choć nie mówią nic, choć nie mówią nic. Żółte tulipany, zwiastuny rozstania. Chcą, byś odjechała, choć nie mówią nic. Nie mówią nic, żółte tulipany, zwiastuny rozstania. Chcą, byś zapomniała, lecz nie mówią nic, lecz nie mówią nic. Żółte tulipany, zwiastuny rozstania. Chcą, byś odjechała, lecz nie mówią nic, lecz nie mówią nic. Lecz nie mówią nic.